Nie. Piosenka Jojo. Gazeta Mrówki. Czy żyrafa to zwierzę? Nie, skąd w ogóle ten pomysł? Wielbłąd. Niedźwiedź je ptaka. Kurczak je motyla. Jesteś kurczakiem. Po raz kolejny Duolingo ujawnia wielką prawdę o mnie. No ale z drugiej strony to jest bardzo praktyczne zdanie. Kto z was nie chciałby umieć krzyknąć po grecku, że ktoś jest kurczakiem? Pelikan. Naprawdę zrozumiały przekaz. Czy te słonie są twoje? Oczywiście, że tak. Ja mam słonia w domu. I to nie jednego. Czy kaczka to ptak? Absolutnie nie. No skąd oni mają takie dziwne pomysły? Dlaczego kaczka to ptak? No... Mężczyźni są nasi. Koty piją kawę w marcu. To jest akurat 100% prawda. Ja mam 2 koty i normalnie za każdym razem, kiedy nadchodzi marzec, to one piją po 3 litry kawy dziennie. Lud jest nasz. Uczysz się francuskiego, a twój kot uczy się hiszpańskiego? Tak, oczywiście, a co w tym dziwnego? Czy kot już normalnie nie możesz się tutaj edukować? Mój ulubiony film to Duo i komputer. Sama prawda, normalnie nie ma większego dzieła kinematografii niż Duo i komputer, słuchajcie. Jesteś gadem, ale że reptilianie i Duolingo, no tego to się nie spodziewałem. Kocham Duolingo. Przepraszam, jem jabłko. Brzmi jak perfekcyjna wymówka normalnie. Dzisiaj będę z tego korzystać za każdym razem. Duo, gdzie są twoje stopy? To kolejny z tych najbardziej praktycznych pytań. Interesuję się tym chłopakiem. Stara krowa. Jeju, zostawcie tu biedną krowę. Co ona wam zrobiła? No przynajmniej są szczerzy. Co ja robię? Zadaję sobie to pytanie każdego dnia. Nigdy nie robisz żadnych rzeczy dobrze. No, dziękuję, wiem o tym. Piję wino z kurczakiem. Słuchajcie, to smakuje jak najlepsze delicje, jakie w ogóle mogą istnieć. Wino i do tego jeszcze powrzucać kawałki kurczaka. Po prostu chyba, korzystając z tych właśnie zdań w Duolingo, ja powinienem otworzyć własną restaurację. Czuję, że przede mną świetlana przyszłość. Nie jestem kurczakiem. No jak to nie? Pijesz jego wino? Pizza ma cukier. Czy czosnek to owoc? Mamo, truskawka. To jest kolejne z tych najbardziej praktycznych i najcudowniejszych zdań. Wieprzowina z wiśniami? Moje menu do mojej cudownej restauracji się coraz bardziej powiększa. Jem wołowinę z melonem. Jej nos jest długi. Jego uszy są większe od jego stóp. Nie możesz chodzić, masz 2 lewe buty. Nie widzisz mnie, bo jestem duchem. Nasza ryba nosi koszulę.